też jako akcjonariusz. I co tu dużo mówić, pokładamy właśnie w nim dużą nadzieję na zbudowanie poziomu sportowego w naszym mieście. Stadion wybudujemy. Musimy zbudować drużynę, panie Jacku, i to jest już zadanie w jakiejś mierze dla pana. Ja cieszę się, bo to ma taki symboliczny wymiar, ta dzisiejsza uroczystość. Bardzo długo dochodziliśmy do inwestycji z racji i przeprojektowywania, i zmiany pewnej filozofii tworzenia jakby tej inwestycji, czy tego projektu inwestycyjnego. Staramy się zapewnić większy poziom komercjalizacji powierzchni na stadionie, ale też i te szczegółowe uzgodnienia z Budimexem trochę trwały. Dzisiaj rozpoczynamy tą pierwszą część prac ziemnych, fundamentowania czy palowania stadionu i w terminie prawie zgodnym z harmonogramem oczekujemy, że ten stadion będzie. Symboliczny wymiar ma również to, że rozpoczynamy czas dużych inwestycji w infrastrukturze sportowej. Stadion to jest raz, ale basen 50-metrowy, basen olimpijski za chwilę w przyszłym roku również ruszy. Nie mówiąc już o tych basenach, które budujemy. I obyśmy się jako miasto prawie 400-tysięczne doczekali nowoczesnej europejskiej infrastruktury sportowej, a wraz z nią poziomu sportowego satysfakcjonującego naszych mieszkańców. Szanowny panie Jacku, kapitanie naszej drużyny, też proszę o wypowiedź. Nie, ja się bardzo cieszę, że będzie coś takiego jak stadion nasz tutaj lubelski. Szkoda, że tak powiem, to trwało, ale myślę, że doczekamy się akurat właśnie tego. To jest taki historyczny moment i musimy zrobić, żeby jakaś na tym lubelska drużyna występowała pod tytułem Motor Lublin w pierwszej lidze, później może w ekstraklasie. Ja się bardzo cieszę i dziękuję bardzo.